Storytime o tym, jak tragicznego instruktora jazdy miałam. Ogólnie przed egzaminem praktycznym dokupiłam sobie lekcje w innej szkole jazdy, niż w której zaczynałam. Wszyscy znajomi mi go polecali, mówili, że to jest świetny gościu. No i dobra, ja się zgodziłam i poszłam wreszcie do niego. I nie powiem, na początku facet był naprawdę spoko, mówił, że fajnie jeżdżę, no i że 5 lekcji mi maksymalnie wystarczy. Jak na początku gościu mnie chwalił, był naprawdę spoko, tak z upływem czasu gościu zaczął wypytywać mnie o bardzo intymne sprawy z życia prywatnego. Mianowicie, skąd mój tata jest, ile mój tata pieniędzy zarabia, ile w domu jest dzieci, ile jest 500+. Jak ten facet dowiedział się, ile my mamy w domu dzieci i że pobieramy mimo wszystko 500+, gościu całkowicie zmienił narrację i zaczął mówić, że skoro wy macie pieniądze, to ty musisz jeszcze więcej lekcji wykupić, bo przecież ty w ogóle nie umiesz jeździć. W ogóle zwróciłam uwagę, że ma mnie nie pytać o tak intymne sprawy, że przecież to jest moja prywatność i proszę uszanować. Ten gościu do mnie, że ja mam niewyparzony pys i powinnam się zamknąć, bo to on jest starszy i jemu należy się szacunek. O ja pierdzielę, co za gościu!